e-papierosy, czyli papieros, który jest elektroniczny. Ogólnie to stały się one bardzo popularne parę lat temu, kiedy zaczęły być bardziej produkowane. Aktualnie większość osób pali je, ponieważ jednorazówki również wliczają się w bycie papierosem, ze względu, że są elektroniczne. Z jednej strony dobrze, że one się tak przyjęły, ponieważ niektóre osoby palące zwykłe papierosy przerzuciły się na te trochę zdrowsze, ale bardziej chemiczne. A z drugiej strony jednak źle, bo więcej o wiele osób zaczęło palić i niszczyć sobie własne zdrowie. Ja jestem bardzo przeciwny w paleniu, bo nic ono totalnie nie daje, poza lekkim odstresowaniem się, a stresu można pozbyć się na wiele innych sposobów.